Witam. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak złożyć powerbank z takiej obudowy. Ten powerbank ma napisane, że posiada 30 tysięcy mAh, ale pojemność jego zależy od zastosowanych ogniw w środku. Co będziemy potrzebować? Taki właśnie zestaw do budowy powerbanka. Link do niego umieszczę w opisie pod tytułem. Na dodatek jakiś woltomierz, izolatory do ogniw, koszulki termiczne i oczywiście sam ogniwa. Więc jaki ogniw możecie użyć w tej obudowie? Ta obudowa jest na ogniwa 18650. Ja tutaj mam ogniwa Samsunga 18650-35E. One posiadają pojemność 3500 mA, więc inaczej 3,5 Ampera. Możecie też użyć innych ogniw, na przykład odzyskany ze starej baterii od laptopów. Zanim użyjemy te ogniwa, musimy je sprawdzić, czy trzymają one napięcia. Ja do sprawdzania ogniw użyłam właśnie takiej ładowarki. Jest to ładowarka uniwersalna i obsługuje ona różne typy ogniw, takie jak 18650, uniwersalne paluszki AA i wiele innych. Po włożeniu ogniwa do ładowarki pokażę Wam się różne parametry tego ogniwa. Jeżeli nie posiadacie takiej ładowarki, która Wam pokazuje napięcia ogniw, to możecie użyć takiego woltomierza. Ustawiacie go na 20 V i sprawdzacie napięcie ogniwa. To ogniwo ma 4,13 V. Zobaczymy następne. To także ma 4,13 V. Do łączenia tych ogniw będziecie potrzebowali takiej taśmy niklowanej. Przed lutowaniem zalecam przetrzeć papierem ściernym te miejsca, na które będziecie kłaść cynę. I następnie oczyścić te miejsca alkoholem, najlepiej 99%. Ja często używam alkoholu Isoclean. Ma on 99,9% i jest to alkohol skażony, więc nie można go spożywać. To samo robimy z taśmą niklowaną. Przetrzeć papierem ściernym i odkazić alkoholem. Przed przystąpieniem do łączenia tych ogniw sprawdzamy, czy izolacja jest uszkodzona. Jeżeli jest uszkodzona, to zaopatrzycie w takie koszulki termiczne. To ogniw 18650. Usuwacie tą starą koszulkę i nakładacie nową. Zakładacie je na ogniwo i następnie obkurczacie je gorącym powietrzem, na przykład suszarką do włosów. Trzeba też sprawdzić izolatory na pulsach, czy nie są uszkodzone. Jeżeli są uszkodzone lub poprzecierane, to trzeba je wymienić. Ja na wszystkie moje ogniwa naklejam dodatkowe izolatory. Te, które ja posiadam, są papierowe, ale one wystarczą do naszych ogniw. Po założeniu nowych koszulek i izolatorów planujemy ułożenie ogniw w obudowie. Pamiętajcie, że łączymy minusy z minusami i plusy z plusami. Nie łączymy plusów z minusem. Powkładamy ogniwa do obudowy, żeby zaplanować ich połączenie. Płytka z elektroniką będzie w tym miejscu. W pierwszym rzędzie układamy ogniwa plusami do dołu, a w drugim plusami do góry. Wtedy
Minusy tych ogniw będą przy sobie na środku. Zwróćcie uwagę, że na płytce B plus jest tu, a minus jest z tej strony. Połączenie będzie wyglądało tak, że połączymy te dolne plusy, następnie połączymy te górne plusy ogniw i na końcu te dwa ostatnie ogniwa. Żeby nam było łatwiej, to możemy sobie oznaczyć te ogniwa plusami i minusami. Z tego ogniwa minus będzie podłączony do B minus na płytce, a plus do B plus. Podsumowując, łączymy te dolne plusy z górnymi i łączone są do B plus, a nasze minusy łączymy do B minus. Przejdźmy teraz do połączenia naszej pierwszej serii ogniw. Do połączenia ogniw wykorzystam punktarkę, którą zrobiłem. W przyszłości nagram też film, jak sobie taką punktarkę zrobić. Ustawiamy pierwszą serię ogniw plusami do góry. Odmierzamy długość potrzebnej taśmy i ucinamy ją. Jeżeli będziecie łączyć te ogniwa lutownicą, to najpierw połóżcie cynę na plusy, a następnie na jedną stronę blaszki. Po nałożeniu cyny kładziecie blaszkę na ogniwa cyną do dołu i przytrzymujecie chwilę rozgrzanym na maksa krotem. Nie należy nagrzewać zbyt długo tych ogniw, wystarczy kilka sekund, aż cyna roztopi się i połączy blaszkę z ogniwem. Przechodzimy teraz do punktowania. Plusy mamy już połączone. Wszystko się ładnie trzyma, więc możemy połączyć minusy. Wymierzymy teraz taśmę na minusy i przejdziemy do łączenia. Tym razem utniemy taśmę więcej, ponieważ połączy nam później minusy z pozostałych serii ogniw. Minusy już mamy połączone i wszystko się dobrze trzyma. Odkładamy na bok tę serię ogniw i bierzemy się za następne. W tej serii ogniw wymierzymy taśmę dla plusów dłuższą o dwa ogniwa. Tak jak tutaj widzicie, plus te dwa ogniwa. Żeby ta taśma nie zsuwała się, to przytrzymujemy ją kawałkiem taśmy izolacyjnej. Później, po pierwszym połączeniu ogniwa, będzie można ją ściągnąć. Plusy w drugiej serii mamy połączone, więc przejdziemy teraz do połączenia minusów taśmą, która jest połączona już z minusami z pierwszej serii. Zabezpieczymy sobie tą dolną taśmę od plusów taśmą izolacyjną, żeby nie zrobić zwarcia i przejdziemy do łączenia minusów. Minusy z obu serii mamy połączone. Obracamy ogniwa w ten sposób i wkładamy na luźno do obudowy. Ta taśma od plusów połączy nam się z tymi dwoma ogniwami, a ta od minusów do tych minusów. Zabezpieczymy kawałek tej taśmy od minusów
jeszcze nałożymy taśmę na całą długość tych ogniw. Teraz musimy połączyć plusy z tej serii z tymi plusami. Mamy już wszystkie ogniwa połączone, więc podłączymy je teraz do naszej płytki. Czerwony kabelek do B+, a czarny do B-. Nie zapomnijcie włożyć tego przycisku. On wchodzi tutaj i wypróbować go. Przykręcimy teraz płytkę do obudowy. Przed nałożeniem górnej pokrywy sprawdzamy jeszcze raz, czy wszystko jest dobrze podłączone, czy nie będzie gdzieś zwarcia i zdejmujemy folię ochronną z wyświetlacza. Szkiełko także ma folię ochronną po obydwu stronach. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca tego filmu. Proszę o łapki w górę, komentarz i subskrypcję. Do zobaczenia w następnym filmiku.